Oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca, a Iga Świątek wróci na kord. W rozmowie z TVP Sport Katarzyna Nowak, była czołowa polska tenisistka, stwierdziła, że plan nowego trenera naszej tenisistki z pewnością wykracza poza zbliżające się w finals. Zdradziła także, co myśli o tym, z kim przyjdzie zmierzyć się Świątek w fazie grupowej turnieju. Iga Świątek za kilka dni pojawi się na korcie, by ponownie zmierzyć się z najlepszymi tenisistkami świata. Dla naszej zawodniczki będzie to powrót do gry po dłuższej przerwie, w trakcie której zmieniła trenera i straciła pozycję liderki rankingów dalszy ciąg materiału pod wideo w ta finals, który zostanie rozegrany w riadzie, będzie pierwszym sprawdzianem Świątek pod okiem nowego szkoleniowca. Wima Fisset pod okiem belga nasza tenisistka trenuje zaledwie od kilkunastu dni. W rozmowie z TVP Sport Katarzyna Nowak, była czołowa polska tenisistka, stwierdziła, że Fisset bardzo szybko będzie chciał coś zmienić w grze naszej tenisistki. Wchodząc w skórę belgijskiego trenera, jestem przekonana, że chce jak najszybciej wnieść coś nowego do tenisa Igi, ale pytanie: o jakim aspekcie mowa? Taktycznym technicznym a może mentalnym, a także, czy kilka tygodni pracy, które za nimi, to odpowiedni czas na takie ruchy. Nie znamy ich założeń, które na pewno wybiegają dużo dalej, niż nadchodzące w ta Podkreśliła w rozmowie z TVP Sport Nowak, kreśląc nieco przyszłość świątek. Zdaniem Nowak losowanie grup w ta finals było dla świątek korzystne. Powiedziałabym, że losowanie było korzystne. Nie musi w tej fazie zmierzyć się ze świetnie dysponowaną Kinwenschenk czy zawsze groźną Jeleną Rybakiną. Za to ma mecz z Soco Gauff, z którą zawsze grało jej się dobrze. Przyznała Nowak w tej samej rozmowie. Zaznaczyła jednak, że w przypadku rywalizacji najlepszych tenisistek trudno jednoznacznie przesądzać o dobrym lub złym losowaniu. Turniej w ta final z rozpocznie się w sobotę 2 listopada. Iga Świątek zagra pierwszy mecz dzień później. Zmierzy się wtedy z Barborą Krejcikową. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 13.30. Później nasza zawodniczka zmierzy się jeszcze z Amerykankami. Jesicą Pegulą i wspomnianą już Gauf.